Dzień dobry Państwu, nazywam się Julia Bojczuk i witam w programie Planetarium. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, które gwiazdy toczą batalie sądowe oraz kto w showbiznesie zdecydował się na coming out. Poza tym przypomnimy o polskich sowach, które z powodzeniem działają w Hollywood oraz o tych, które boją latać się samolotem. Gotowi? Zaczynamy! Rok 2022 stoi pod znakiem batalii sądowych. Zaczęło się od Amber Heard i Johnny'ego Deppa. Ich rozprawę śledziliśmy z zapartym tchem. Jak się okazuje, nie tylko ta dwójka publicznie pierze swoje brudy, bo gwiazd jest znacznie więcej. Pora sprawdzić, kto znalazł się w tym gronie. Pewien post napisany w emocjach i opublikowany do szerokiego grona odbiorców w mediach społecznościowych to prawdziwa udręka dla Barbary Kurdej-Szatan. Jakiś czas temu aktorka postanowiła wyrazić swoje niezadowolenie dotyczące Straży Granicznej. Po czasie zrozumiała, że swoje zdanie mogła ubrać w nieco inne słowa. Gdy już wszyscy myśleli, że po sprawie nie ma śladu, w mediach pojawiła się niecodzienna informacja. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko aktorce, o czym sama zainteresowała. Dowiedziała się z internetu. Kurdej-Szatan wyraziła i swoje oburzenie, publikując serię nagłówków, z których dowiedziała się o szykującej się sprawie sądowej. Problem z prawem ma też Beata Kozidrak. Artystka usłyszała niedawno wyrok za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Teraz do sądu wpłynęła apelacja, z której wynika, że kara, jaką otrzymała, jest za niska. Dotychczas 2 promile we krwi podczas jazdy samochodem kosztowały ją 50 tysięcy złotych. Jednak kwota ta to zdecydowanie za mało dla prokuratury, dlatego wniesiono o ponowne przyjrzenie się sprawie. Możliwe, że Kozidrak będzie musiała zapłacić nawet 2 razy tyle. Na drogę sądową wkracza Magda Gessler. Restauratorka postanowiła pozwać internetową hejterkę. Wniosła pozew o zniesławienie przeciwko kobiecie, która miała szerzyć nieprawdę na jej temat i szkalować jej dobre imię. Kobieta zarzuciła jej pomiatanie ludźmi, a także nadużywanie swojej pozycji i nazwiska. Na profilu Magdy Gessler pojawił się obszerny wpis, w którym restauratorka odniosła się do zarzutów internautki. Jej słowa określiła hejtem i zwykłą nieprawdą, ogłaszając przy tym, że składa pozew o zniesławienie, bo chce walczyć ze złem. Cierpliwość straciła też Edyta Górniak. Przebywając na dworcu centralnym w Warszawie, piosenkarka zauważyła, że ktoś ją nagrywa. Nie była to przypadkowa osoba, bo tajemniczym fotoreporterem okazała się Rafa Lala. Gwieździe muzyki nie spodobało się to, że celebrytka kierowała obiektyw swojego smartfona w jej stronę, dlatego podeszła do niej i zwróciła uwagę, aby jej nie nagrywała. Jednak Kukawska zapewniła Górniak, że nie miała zamiaru uwiecznić jej na nagraniu, bowiem skupiona była na peronie i niewyobrażalnym tłumie ludzi tam stojącym. Te wyjaśnienia nie przekonały diwy polskiego showbiznesu i kazała natychmiast usunąć opublikowane story. Na to nie zgodziła się Rafa Lala i w ramach ataku oskarżyła piosenkarkę o transfobię. Takie oskarżenia wydają się mało przekonujące, bo Górniak od lat uchodzi za jedną z ikon środowiska LGBT+. Panie przeniosły swoją kłótnię do social mediów, w których jak wiemy nic nie ginie, a koniec tego dramatu może skończy się nawet w sądzie. Nieprzyjemna sytuacja w wagonie kolejowym spotkała Oliwię Bieniuk. Po udziale w tanecznym show Bieniuk coraz chętniej relacjonuje swoje codzienne perypetie życiowe na portalach społecznościowych. Nie inaczej było i tym razem, gdy młoda celebrytka w drodze do Warszawy została ostro potraktowana przez współpasażera. Jej głośna rozmowa telefoniczna oburzyła podróżnego, który tak jak ona zakupił miejsce w strefie ciszy. Oliwia w nagraniu do swoich fanów przyznała, że nie miała pojęcia o takich strefach, jednak według niej to żaden skandal odebrać dzwoniący telefon. Najwidoczniej celebrytka nie zerknęła do regulaminu, w którym jasno jest napisane, że strefa ciszy to wydzielony obszar, w którym obowiązuje absolutny zakaz wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych. Związki jednopłciowe to przecież nic nowego. Żyjemy w czasach, gdzie każdy chce kochać, być kochanym, ale przede wszystkim pozostać sobą. Gwiazdy ze względu na swój autorytet postanowiły otwarcie powiedzieć fanom o swojej orientacji seksualnej, a niektóre z nich poszły nawet o krok dalej i przedstawiły nam swoje drugie połówki. Rebel Wilson podzieliła się wesołą nowiną na Instagramie, publikując urocze zdjęcie z ukochaną, czym jednocześnie dokonała coming outu. Przyznała, że myślała, iż szuka księcia, a okazało się, że potrzebowała jedynie księżniczki. Przypomnijmy, że Wilson w ubiegłym roku rozstała się z pewnym milionerem, jednak nie opłakiwała go długo, bo po chwili wpadła w wir niespodziewanych randek. Zaledwie po kilku miesiącach odnalazła prawdziwe szczęście u boku wyjątkowej kobiety. Popularna aktorka od teraz jest nie tylko inspiracją dla wielu
osób walczących z nadwagą, ale i szukających własnej drogi życia. O swojej orientacji otwarcie powiedział Tommy Dorfman. Aktor, a teraz oficjalnie aktorka, wyznała, że jest transpłciową kobietą i posługuje się zaimkami żeńskimi. Kto obserwuje ją na Instagramie, mógł śledzić cały proces tej tranzycji, który trwał wiele miesięcy. Gwiazda serialu 13 powodów robiła to w pełni świadomie, wykorzystując media społecznościowe do podzielenia się ze światem swoją decyzją. Coming out jest zawsze postrzegany jako wielkie odkrycie, ale ja się nie ukrywałam, zdradziła Tommy na łamach magazynu Time. O swojej biseksualności jakiś czas temu opowiedziała Demi Lovato. Po zerwaniu zaręczyn z Maxem Erickiem piosenkarka zdobyła się na szczere wyznanie. W jednym z wywiadów powiedziała, że już w wieku 17 lat odkryła, że należy do społeczności LGBTQ+. Według niej nieważna jest płeć, a piękno zewnętrzne drugiego człowieka. Dlatego to właśnie w osobowości drugiej osoby zakochuje się Lovato. Nieziemsko charyzmatyczny trener Kuchaj także zalicza się do osób, które otwarcie mówią o swoim życiu uczuciowym. Jednak nie zawsze tak było. Minęło wiele lat, zanim zrozumiał, że to, kim jest, jest powodem do dumy, a nie do wstydu. Teraz w polskim showbiznesie pojawia się nie tylko za sprawą zmiany podejścia Polek do pokochania własnego ciała, ale i popularyzacji homoseksualizmu wśród młodych osób, które tak jak on, w ich wieku mierzą się z wieloma przykrymi sytuacjami. Ostatnio Kuchaj podzielił się nagraniem z wakacji na Seszelach, na którym widzimy, jak radość właśnie tańczy na plaży w towarzystwie Tomasza Nakielskiego, którego przedstawił jako swojego partnera. W niecodzienny sposób o swojej orientacji seksualnej zakomunikował Mariusz Szczygieł. Laureat literackiej nagrody Nike w swojej najnowszej książce dokonał coming outu. Fragment książki Fakty muszą zatańczyć, w którym to pisarz wyjawia, że jest osobą homoseksualną, opublikował magazyn Replika, dedykowany osobom LGBT+. Dziennikarze zauważyli, że Szczygieł podjął przy okazji bardzo ważny temat, przyznając, jak trudno jest mówić mu o własnej homoseksualności publicznie. Nie umiem mówić publicznie, że jestem gejem. Prywatnie nie mam z tym żadnego problemu, ale wypowiadanie się na ten temat na przykład w mediach nie wchodzi w grę. A już po krótkiej przerwie polskie sławy, które robią karierę za granicą. O Sarze James mówią wszyscy, jednak nie ona pierwsza próbuje swoich sił za oceanem. Wiele naszych rdzennych gwiazd także próbowało zaistnieć w amerykańskim showbiznesie, jednak nie każdej się to udało. Oto sławy, które sięgnęły po swoje marzenia. Sara James dała się poznać polskim widzom dzięki wygranej w czwartej edycji The Voice Kids. Później wystartowała jako reprezentantka Polski na Eurowizji Junior w 2021 roku, na której zajęła drugie miejsce z utworem Somebody. Choć 14-latka już koncertuje i prezentuje nowe single w Polsce, to jednocześnie zdecydowała się spróbować swoich sił w Ameryce. Wzięła udział w przesłuchaniach do programu America's Got Talent. Jej głos zachwycił jurorów, którzy zaprosili ją prosto do finału. Dagmara Dominczyk, warto zapamiętać to nazwisko, bo polska aktorka podbija Hollywood. Wystąpiła już w kasowej produkcji HBO Sukcesja, a teraz pracuje na planie kolejnych hitów. 45-latka coraz częściej jest wymieniana wśród osób, które za jakiś czas będą w czołówce znanych aktorów. Coraz śmielej buduje swoją pozycję. Niedawno pojawiła się w wyjątkowej sesji zdjęciowej w prestiżowym magazynie Entertainment Weekly, gdzie pozuje m.in. z Olivią Colman. W tym zestawieniu nie możemy zapomnieć i o nim. Rafał Zawierucha zadebiutował za oceanem, wcielając się w postać Romana Polańskiego w filmie Quentina Tarantino. Jego gra aktorska dostrzeżona została przez innych reżyserów. Zaraz po tym otrzymał kolejny telefon z propozycją odegrania głównej roli w filmie Barry'ego Andersona. Producenci nie musieli długo czekać na decyzję Zawieruchy. Opowiadając o tym w polskich mediach, aktor nie krył zadowolenia i nadziei na jeszcze więcej możliwości, jakie daje mu pobyt w USA. Zuzanna Szatkowski to polsko-amerykańska aktorka, która zyskała popularność dzięki roli Doroty w serialu Plotkara. Okazuje się, że jej kariera nie zwalnia tempa i możemy ją oglądać w innych produkcjach. Jedną z nich jest serial Pozłacany wiek. Szatkowski wciela się tam w postać Mabel Ensley.
Karierę w Los Angeles robi Marcin Harasimowicz. W wieku 31 lat postanowił zmienić swoje życie i wyjechać do Hollywood. Choć początki były trudne, to dzisiaj nie narzeka na brak pracy. W rozmowie ze Śniadaniówką wyznał, że głos intuicji podpowiedział mu, aby spróbował swoich sił poza granicami kraju. Spakował walizkę i wyleciał, aby zacząć od zera. Ryzyko się opłaciło, bo Harasimowicz ma już na koncie wiele prestiżowych produkcji filmowych, w tym komedię akcji Czerwona Nota. Tyle szczęścia nie miał Maciej Musiał. Aktor młodego pokolenia po zakończeniu emisji Rodzinki.pl wyleciał do Stanów, aby spróbować swoich sił pod okiem topowych reżyserów filmowych. Niestety, ale nie udało mu się zdobyć lukratywnych kontraktów, co wywołało u niego sporą niechęć do dalszych poszukiwań. A to, że na wszystko przyjdzie czas, potwierdza kariera Małgorzaty Zajączkowskiej. Niedawno na profilu aktorki pojawiła się wspaniała nowina. Polka otrzymała jedną z głównych ról w hollywoodzkiej produkcji. Swoją radością podzieliła się z fanami, których poinformowała o całym zajściu na Instagramie, ale to jej menadżer zdradził nieco więcej szczegółów. Za jego pośrednictwem wiemy, że gwiazda wcieli się w jedną z głównych ról, a castingi nie należały do najłatwiejszych. Trzymamy kciuki i czekamy na pierwsze zdjęcia Zajączkowskiej z Nowego Jorku, gdzie realizowana będzie ta produkcja. Lęk przed lataniem to prawdziwa udręka, w szczególności w okresie wakacji. Niektóre gwiazdy jednak przełamują ten strach i wsiadają na pokład samolotu. Jednak nie każda odważyła się podołać temu zadaniu. My sprawdzamy, o kim mowa. Na pierwszy ogień idzie Robert Janowski. Prezenter telewizyjny wielokrotnie wspominał w mediach, że boi się latać samolotami. Do tego stopnia, że nie wsiądzie na pokład. Wakacje woli spędzać odkrywając piękne miejsca w Polsce. Albo co najwyżej udać się w długą podróż samochodem na południe Europy. Paniczny strach przed lataniem odczuwa i Jennifer Aniston. Lęk ten poważnie uniemożliwił jej wywiązywanie się z obowiązków zawodowych, dlatego za każdym razem, kiedy wsiada do odrzutowca, zamyka oczy i czeka, aż maszyna wzbije się w powietrze, a następnie bezpiecznie wyląduje na płycie. Z podobnym problemem mierzy się Kendall Jenner. Jej napady paniki były nawet pokazane w rodzinnym show z kamerą u Kardashianów, jednak zawód, który wykonuje, wymaga od niej ciągłego podróżowania. Światowe stolice mody oddalone są od siebie tysiące kilometrów, dlatego jedyny transport, jaki jej pozostaje, to lot samolotem. Jej sposobem na poradzenie sobie z tą niewygodną sytuacją jest długi sen. Modelka stara się przesypiać większość długich lotów. Jednym z nich jest ten ze Stanów do Europy. Po ostatnim incydencie obawy przed lataniem ma Miley Cyrus. Artystka, lecąc do domu prywatnym odrzutowcem, doświadczyła nieprzyjemnego zjawiska. W jej samolot uderzył piorun, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania. Na awiofobię cierpi również Doda. Gwiazda nawet zdecydowała się na terapię, która miała pomóc jej w przezwyciężaniu tego lęku. Jak sama wyznaje, była to prawdziwa szkoła życia. W dodatku na koniec sesji cała grupa, która uczęszczała na zajęcia, została wysłana na krótką wycieczkę samolotem. Jak się domyślacie, niewiele to pomogło. Nic na mnie nie działa, próbowałam wszystkiego. Alkohol na mnie nie działa, bo muszę być czujna. Gdy będzie jakieś lądowanie awaryjne, nie mogę być pijana. Muszę ratować siebie i ludzi dookoła, wyznała Rabczewska. Lęk przed lataniem samolotem odczuwa także Sandra Bullock. W 2013 roku zdobywczyni Oscara powiedziała, że śmiertelnie boi się latania, po tym jak przeżyła wstrząsającą katastrofę lotniczą. Jednak gdy nadarzyła się okazja, by zagrać w thrillerze science fiction, którego akcja rozgrywa się na stacji promu kosmicznego, aktorka poczuła się zmuszona raz na zawsze rzucić wyzwanie swojej aerofobii. Choć nie było łatwo, to ostatecznie się udało i od tego czasu Bullock nie panikuje za każdym razem, jak wejdzie na pokład samolotu. Po prawie 13 latach ponownie na pokład samolotu wsiadł Travis Barker. Katastrofa lotnicza, w której brał udział i ledwo uszedł z życiem, spowodowała, że muzyk nie miał odwagi przekroczyć progu samolotu. Przezwyciężyć strach pomogła mu jego obecna żona, Kourtney Kardashian. To w jej obecności po raz pierwszy od tamtego czasu wzbił się w powietrze. Megan Fox w programie The Kelly Clarkson Show powiedziała, że częste podróże samolotem także u niej były powodem narastającego strachu, ale zainspirowała się działaniami innych gwiazd Hollywood i udało się jej z tym poradzić. Znalazła sposób, który odtrąca ją od negatywnych myśli. Słucha muzyki, która wywołuje u niej pozytywne emocje. Jedną z nich jest kawałek Britney Spears' Oops, I Did It Again. For me, that was Britney Spears, like the archives, like from when I was young, so like the Oops album or like... And I feel like, because you're not gonna- Because you're not gonna go out no, like that. I'm That's... not a girl. Like, I am. I to już wszystko w dzisiejszym planetarium. Ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia. Widzimy się w czwartek o godzinie 16:30.